Jarosław Kaczowski przyszedł do nas z Polonii Pruszków w województwie opolskim. Było swego czasu tak, że drużyna seniorów Piasta nie istniała. Był tylko właśnie ten zespół Ligi Wojewódzkiej Juniorów. Oparte, szkolenie nie było jeszcze oparte o klasy sportowe. Także co roku mieliśmy problem z montowaniem drużyny tej Ligi Międzywojewódzkiej. Wiadomo, że jak nie było seniorów, ta sytuacja w klubie finansowa była bardzo trudna. No ale świętej pamięci Kazimierz Iwanowski wyłożył te pieniądze, bo trzeba było wyrejestrować tego zawodnika z Opolskiego Związku Piłki Nożnej. No i tym sposobem udało nam się właśnie Jarka zatwierdzić do klubu sportowego Piast. I tu jest ta pierwsza karta jego, gdzie był zgłoszony. Od razu widziałem, że po paru zajęciach jest to ciekawy chłopak i że będzie wzmocnieniem tej drużyny. Był taki charakterny, jego cechy wolicjonalne, czyli ambicja, wola walki, nieustępliwość, wiara we własne możliwości, to umiał przekazać pozostałym kolegom. Był zawodnikiem dobrze wyszkolonym technicznie. Potrafił poprowadzić piłkę, potrafił dobra grać ciałem. Po prostu był kluczowym zawodnikiem naszego zespołu. Nie tylko Jarek Kaszowski wtedy przeszedł w następnym sezonie do otwierającej się drużyny seniorów, czyli do B-klasy. To był rok 97-98, jak B-klasa powstała. To byli, Piasta reprezentowali tacy zawodnicy w juniorach: Grymel, Budzianowski, Szczęsny, Dumała, Pilch, Kucharski, Krzywko, Kaszowski, Staniczek, Stępień, Ludera. Ci zawodnicy razem z Jarkiem Kaszowskim tworzyli zręby przyszłego Piasta. Czyli oni potem w następnych sezonach z B-klasy do A-klasy awansowali, z A-klasy do okręgówki, z okręgówki do czwartej. Te większe transfery dopiero potem, wydaje mi się, były już od trzeciej ligi. Ale tutaj ta drużyna seniorów w B-klasie została oparta na swoich wychowankach. Ja myślę, że jak on przechodził te następne szczeble, mieli w zasadzie ustabilizowany skład zawodników. Tam ewentualnie ktoś dochodził, ale w tej grze oni sobie doskonale dawali radę. Co sezon był awans. Jarek mógł wybrać inny klub tak samo. Po zakończeniu tego wieku juniora mógł spokojnie gdzieś grać w trzeciej lidze, czy nawet wyżej. Bo naprawdę był zawodnikiem, mówię, dobrym. Natomiast wybrał Piasta Gliwice i za to trzeba go cenić, że zaczęli od B-klasy, stworzyli drużynę, byli drużyną, takim dobrym kolektywem, że się doskonale rozumieli na boisku i podejrzewam, że za boiskiem również. Przez jeden sezon pracowaliśmy razem, ja jako trener, Jarek jako zawodnik i kapitan mojego zespołu. No cóż można o Jarku powiedzieć? Ja myślę, że już chyba wszystko zostało powiedziane o Jarku, o jego charakterze, o jego zdolnościach, umiejętnościach, także kolejne laurki. Powiem tylko tak, no był bardzo ważną postacią ówczesnego zespołu, zarówno na boisku, jak i poza boiskiem. Zawsze myślę, że aczkolwiek powiem tak, mimo tych swoich wielu walorów, tej otoczki, ikony, która już zawsze w Gliwicach funkcjonowała i myślę, że dobrze, bo aczkolwiek ikona pewnie to złe słowo, natomiast jest to człowiek, który przeszedł taką drogę w historii tego klubu, że zasługuje na olbrzymi szacunek. No nie miał taryfy ulgowej, tak? Także ja, jeżeli z tego co sobie przypominam, to był moment, że był podstawowym zawodnikiem mojego zespołu, ale przychodziły momenty również, że siadał na ławce. I być może za to cenię go najbardziej, że wówczas no, nie marudził, jak niektórzy zawodnicy, którzy nie zgadzają się z decyzjami trenera i nie swoją postawą na boisku, na treningach,
próbują udowodnić, że trener się mylił. Zawodnik, który posiada bardzo dobre predyspozycje motoryczne do uprawiania wyczynowo piłki nożnej. Związany z tym klubem, bardzo, bardzo przydatny. W grze wszechstronny, może grać na pozycji obrońcy, może grać w linii pomocy. Dobry technicznie i taki człowiek, nazwijmy, dobry do współpracy. To znaczy rozumiejący, na czym polega zawodowa piłka, chcący w dalszym ciągu i uczyć się i rozwijać. I to myślę, że to jest bardzo ważne i to jest przyczyna i jakaś tam, powiedzmy, tajemnica jego długowieczności. Ten szacunek, którym wszyscy go darzyli, no był bardzo widoczny, tak? Czyli pewne rzeczy, które te złe, które się działy, a zawsze się dzieją, nie jest tylko tak, że jest wszystko okej i wszyscy klepiemy się po plecach. No Jarek pomagał sztabowi szkoleniowemu, nam wszystkim, którzy na sercu leżało dobro klubu w tamtym momencie, wspólnie rozwiązywać. Od juniora przeszedł wszystkie szczeble do ekstraklasy. No i tu trzeba Jarka podziwiać za to, za wytrwałość, za to, że nie zrezygnował, a różne momenty na pewno w życiu tym piłkarskim były. Lata właśnie się rozwijał, podnosił swoje umiejętności, które go zaprowadziły do ekstraklasy.